Tak, i słuchajcie, my z tatą wychodzimy dzisiaj na świąteczny jarmark, także wrócimy troszeczkę później. Dobrze, mamo, nie ma problemu, zajmę się Julianem i Emą. Do zobaczenia później. Jest! Całe szczęście, rodzice dzisiaj wychodzą, to znaczy, że mogłeś sobie siedzieć cały wieczór na tablecie. Idealnie. Oj, nie, 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 dzieciaki, ja wam załatwiłam opiekunkę, ale będziecie zadowoleni. Halo! Dziadek przyszedł! Hej, dzieciaki! Dziadek! Super! Och, moje kochane wnuczki! No dobra, to my spadamy. Cześć, dzieciaki! O, dziadku, dziadku, słuchaj, mam dla ciebie super akcję. Idziemy na górę, chodź, pokażę ci super rzeczy. Ale co konkretnie, kochany, poczekaj. Julianku, Julianku, no nie pędź tak przecież. Och, ten młody, on ma tyle werwy, a ja już taki staruszek chore. No, dziadku, słuchaj, chciałem ci pokazać najnowsze triki. Najlepsze triki na deskorolce, których się nauczyłem. Ale Julian, co tutaj robi ten plecak? Przecież można się o niego zabić. Ach, ileż ty masz tutaj ciekawych książek. Widać, że bardzo dużo czytasz, prawda, Julianku? Wnusiu mi ty, kochany, oj. Oj, dziadku, no co to za różnica, jakie tam są książki? Zobacz, jakie robię super triki na deskorolce. Teraz tym się zajmuję. Zobaczysz, kiedyś będę profesjonalnym deskorolkarzem. Ale opowiedz dziadusiowi, co jest twoim ulubionym przedmiotem w szkole? Matematyka czy co? Ja nie mogę, no dziadku, moim ulubionym przedmiotem jest przerwa, wiesz? To najbardziej lubię w szkole, o właśnie. Cały dzień by mogła być przerwa, no dziadku, no przestań już gadać o szkole. A jeśli tak mi uwielbiasz, to właściwie byłoby super, jakbyś poszedł za mnie do tej szkoły, co ty na to? Zamieńmy się, wyglądamy identycznie. Ale by było dobrze. No, dziadku, zobacz, w tej czapce to wyglądasz normalnie, jakbyś był rudy, jakbyś był mną. Trochę jesteś wyższy, ale co tam, to mały detal. Nikt się nie zorientuje, pamiętaj, od teraz jesteś Julianem Wróblewskim. Ty jesteś mną, a ja tobą. O, jasne, ja Wróblewski i Julian tym razem, ha, świetnie. Ciekawe, czy ktoś się zorientuje, przecież on jest mniejszy, czy nie? No gdzie jest ten Julian? Właśnie nie wiem, może zaśpał. Ktoś idzie, ale to chyba nie jest Julian. Nie, zdecydowanie to nie jest Julian, jakiś taki pan to jest... Hej, hej, to ja, Julian! Znaczy, jestem jego dziadkiem, ale nikt się nie może zorientować. To pan jest tym super dziadkiem Juliana, ale ekstra! Dużo mi o panu opowiadał! Mój dziadek by za mnie do szkoły nie przyszedł, ale Lipton... Ach, to tutaj siedzi mój wnusia Julian, no w pierwszej ławce, no cóż za pilny uczeń. Ha, świetnie, zaczynamy? No tak, my wiemy, że to nie Julian, ale ciekawe, czy pani od matmy się spostrzegnie. No, cześć dzieciaki, to co, zaczynamy od razu z nowymi zadaniami. Dzisiaj będziemy mieli odejmowanie. Zobaczcie, napisałam już na tablicy, kto będzie potrafił rozwiązać te dwa równania? No przecież nie mogę tak mówić moim własnym głosem, muszę poudawać trochę Juliana. Ciekawe, czy mi się uda. Hej, 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 halo. No dobra, może mi się uda. Ja potrafię to rozwiązać! Wow, ale dziadek Juliana umie udawać inne głosy, zupełnie jak Julian. No dobrze, Julianku, skoro zgłaszasz się na ochotnika, to bardzo proszę, pierwsze rozwiązanie do równania. No, 24 minus 7, to ile? To będzie... to znaczy, to będzie 17, tak? Zgadza się, od razu zapiszę. No to skoro Julianowi tak dobrze poszło, no to kto chce być następny? No to ja bym chciała drugie i to będzie 22, zdaje się. Aha! Świetnie, 22 zapisane. Ach, już dzwoniło. Słuchajcie, naprawdę świetnie się dzisiaj spisaliście z tym odejmowaniem. Zasłużyliście na przerwę. A ty, Julian, naprawdę byłeś dzisiaj przykładnym uczniem. Jestem z ciebie bardzo dumna. Tak, byłem super pilny i przykładny dzisiaj. Rady nie zorientowała się, że jestem 70-letnim dziadkiem Juliana. Tylko nie zapomnijcie o zadaniu domowym. Ło, jak to się stało, że pani Litlu się nie zorientowała? Ale to było śmieszne, świetnie pan podkłada głosy. No, no, super dzieciaki, ale mamy przecież przerwę! Ja mu tylko chciałam powiedzieć, że świetnie sobie radzi z odejmowaniem, ale już wyparował z klasy. Zobaczcie, karuzela jest wolna. No, to wskakujemy, właśnie. Może nas wam popchnąć? Że co, proszę, ja się tu z wami będę kręcił, a zobaczcie, jak się super odpycham. Raz, Iwa, i raz... Wow! O, Rety, przecież zaraz nas pozwala z tej karuzeli, ale ma krzepę ten dziadek. Ja nie mogę i znowu te pierwszoroczniaki są na karuzeli, gdzie ja dzisiaj chciałem się pokręcić. O nie, idzie Marek. Chyba nadciąga twój brat Mija. Zmywamy się, co? Ej, wynocha mi stąd pierwszoroczniaki, teraz ja się będę kręcił. Ale my to byliśmy pierwsi. Dalej, Mija, złaź mi stąd, bo jeszcze powiem rodzicom, że byłaś na wagarach. Tego chyba byś nie chciała, co? No ej, zostaw mnie. Dalej, złaź stąd. I ty, Julian, też stąd spadaj. O nie, 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 ja nie jestem Julian, jestem jego dziadkiem. To nie Julian, faktycznie. A co pan tutaj robi na tej karuzeli? Nie jest pan za stary? Ja za stary. Oj, ty młodzieniaszku, bo cię jeszcze powyciągam za uszy. Nie, nie, spoko. Ja już mam wystarczająco długie uszy. Nie, nie zależy mi na tej karuzeli. No, to ta karuzela należy do nas. To co, kto gotowy na drugą rundę? Jej! Super! Ach, szkoda, skończyła się już przerwa. Idzie pan z nami na lekcję WF-u? Ej, ej, panie dziadku, teraz mamy WF, no dalej. Właśnie, trzeba się pośpieszyć. Ja? Na WF? Ojej, chyba jestem troszeczkę za stary. Myślałem, że już miałem dużo sportu na przerwie.
No, dalej, dalej, co wy się tak ociągacie? Najlepsza godzina w całym dniu szkolnym. No, to co, dzisiaj mamy wspinaczkę po drabinie. Co wy na to? A może mała rozgryweczka? No, to wszyscy, do biegania, 14 kółek wokół sali. No, raz, 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 dzieciaki, nie ociągać się. Kto ostatni ten skisł? O rady, bieganie, 14 kółek wokół sali, biedne dzieci, jak one dają radę. O rady, o rady, już nie mam tchu, muszę tutaj posiedzieć, biedne dzieci. Ja sobie tutaj odpocznę, jak te dzieci to znoszą. Moje dni szkolne już dawno za mną. O, co to ma być? Co to za odpoczynek? Wszyscy biegają równo. No, już, raz, raz, Julian. O rety, ale ja już naprawdę nie mam siły. Nigdy nie dam rady przebiec na następnego kółka. No, nigdy. I nikt by się nie zorientował, że ja to nie ty. Coś mi się, Julianku, nie wydaje. No jak to, dziadku? Przecież czy ty oglądałeś się w lustrze? No przecież wyglądasz dokładnie jak mój brat bliźniak, zwłaszcza w tej czapce. Ach, tutaj jesteście, moi drodzy. No jak tam się bawicie, Julianku, dziadku? Co porabiacie? Babciu, czy mogłabyś odpowiedzieć mi na jedno pytanie? Kto jest Julianem, a kto jest dziadkiem? No powiedz, że jesteśmy identyczni, no, zwłaszcza w tej czapce, prawda? No, no bo chcemy dziadka posłać za siebie do szkoły. O, dziadziuś za ciebie do szkoły? A to ci dopiero? Ach, Julianku, mnie się wydaje, że szkoła to już naprawdę nie dla mnie. Zresztą dopiero co ją zacząłeś, jeszcze jest bardzo wiele super dni przed tobą. Będziesz się na pewno dobrze bawił, a ja już lepiej zostanę w domu. Serio, dziadku? Ale ty się nie potrafisz bawić. Chociaż w sumie, to ja te moje przerwy na boisku naprawdę lubię i w sumie w WF to też. Dobra, nie jest źle.